Afidea przez 10 lat wykonywała badania w legnickim szpitalu. Po tym jak placówka rozpisała konkurs i wygrała ją konkurencyjna firma, Afidea musiała opuścić mury lecznicy. Przez kilka miesięcy nie mogła znaleźć nowego miejsca, a swoich pacjentów woziła do Wrocławia. W tym czasie w szpitalu badania były wykonywane w kontenerach. Zamieszanie na szczęście dobiega już końca. Afidea instaluje sprzęt przy ulicy Murarskiej w Legnicy. W tej chwili na budowie pracuje 8 ekip, dojdą jeszcze 3 od przyszłego wtorku, tak żeby zakończyć pracę wykończeniowe, żeby naprawdę ten pierwszy pacjent został zbadany 15 grudnia. Centrum Diagnostyki Obrazowej zajmie 2 piętra o łącznej powierzchni 380 m2. Założenie jest takie, że będzie działać 7 dni w tygodniu. Pacjenci będą mogli zrobić tu tomografię, rezonans magnetyczny, USG, a także RTG. Założenie było takie, że będziemy bez rentgena, aczkolwiek prośby placówek, z którymi współpracuję, doprowadziły do tego, że w zasadzie w ostatnim momencie projekt tej placówki został zmieniony i będzie również pracownia RTG. Sprzęt, który trafi do nowej siedziby, to ten sam, z którego korzystali pacjenci w legnickim szpitalu. Badania będą wykonywane bezpłatnie. Firma ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do czerwca przyszłego roku.